24 marca pod przewodnictwem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego lwowscy katolicy rozpoczęli Wielki Tydzień w Bazylice Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Mszę świętą w Niedzielę Palmową odprawianą za tydzień przed Wielkanocą poprzedziła modlitwa i poświęcenie gałązek wierzby przed świątynią, przed tablicą pamiątkową świętego Jana Pawła II. Wierni tradycyjnie wchodzili do świątyni w uroczystej procesji, która najpierw przeszła ulicami miasta wokół bazyliki, symbolizując triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Podczas liturgii słowa lektorzy, księża i seminarzyści czytali Ewangelię Męki Pańskiej. Msza święta zakończyła się wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz odśpiewaniem gorzkich żali, które w archidiecezji lwowskiej należą do tradycyjnych praktyk pokutnych Wielkiego Postu. Naśladując rzesze, które uroczyście witały Pana Jezusa, idźmy w pokoju. Ісус Христос, маючи Божу природу, не вважав собі за здобич бути рівним Богу, але понизив себе самого, образ слуги прийнявши, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Za was będzie wydany. Swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ciało Chrystusa.